Zanim zaczniemy, jeszcze szybkie przypomnienie tego, że od tej pory możecie mnie wspierać, a jeśli to zrobicie, dostaniecie bezpośredni dostęp do przyszłego formatu, który będzie znajdował się na moim kanale, czyli do maratonów kryminalnych. Więcej na ten temat mówię w tym filmie, możecie sobie kliknąć, zobaczyć, obczaić, jak również odsyłam Was do ankiety, która jest na karcie społeczności, tam możecie zagłosować. Jeśli zdecydujecie się wspierać kanał, no to otrzymacie ten ekskluzywny dostęp do tych przyszłych maratonów kryminalnych. Witaj internecie. Dzisiejszego wieczoru omówię Wam tajemnicze zaginięcie Kaniki Jenkins. Kanika Jenkins urodziła się 27 maja 1998 roku w Chicago. Nastolatka miała bardzo dobry kontakt z rodzicami, którzy opisywali córkę jako zaradną, pracowitą i poukładaną. Niestety ojciec Kaniki, Kenneth, zmarł kilka lat przed zaginięciem swojej córki. Kanika dobrze się uczyła i dorywczo dorabiała, odkładając na studia medyczne. Dziewczyna nie chadzała na imprezy, praktycznie nie spożywała alkoholu, choć wciąż była towarzyska i odnajdowała się w gronie znajomych. Jednak nikt nie spodziewał się tego, co miało nastąpić, a zwłaszcza Kanika. W piątek 8 września 2017 roku Kanika powiedziała swojej mamie, że chce spotkać się ze znajomymi. Powodem wyjścia była impreza urodzinowa jednej z przyjaciółek Kaniki. Dziewczyna udała się na kręgle, a potem do kina. Jak się później okazało, to dziewczyny celebrowały również fakt, że Kanika znalazła pracę w domu opieki medycznej. Jednak to wszystko było jedynie przykrywką, ponieważ 19-latka nie miała zamiaru iść na kręgle czy do kina, a na całonocną imprezę urodzinową. Około godziny 23:30 Kanika wychodzi z domu. Dziewczyna nie była głupia, wiedziała, że o tej porze w wielkim mieście mogą czekać niebezpieczeństwa. Postanowiła pożyczyć samochód od swojej matki, którym ruszyła w miasto. Dziewczyny postanowiły wynająć pokój hotelowy numer 926 na 9 piętrze w hotelu Crown Plaza Chicago w Rosemont. Pokój został wynajęty dwa dni wcześniej i jak się okazało po czasie, pokój został wynajęty przez dwie niezidentyfikowane osoby, posługujące się skradzioną kartą kredytową. Nagrania z monitoringu hotelu wychwyciły czwórkę dziewcząt wchodzącą do hotelu, chwilę po godzinie pierwszej w nocy w sobotę 9 września. Impreza zaczęła się rozkręcać, a przyjaciółki włączyły relacje na żywo na Snapchacie i Facebooku. Impreza jednak wydawała się być niczym więcej jak pijalnią, ponieważ dziewczyny zdecydowanie za dużo nadużyły alkoholu, a w szczególności Kanika. O 1:30 Kanika wysyła do swojej siostry SMS. Jak się później okazało, to był jej ostatni kontakt z rodziną. Impreza trwała w najlepsze, a dziewczyny zaczęły nudzić się w pokoju hotelowym. Postanowiły więc pokręcić się po hotelu. Około 3:00 nad ranem dziewczyny postanowiły, że czas zakończyć imprezę. Kanika jednak przypomniała sobie, że zostawiła kilka swoich rzeczy w pokoju hotelowym. Chodziło o kluczyki do samochodu matki i telefon. Tutaj jednak jest kilka nieścisłości, ponieważ przesłuchane koleżanki Kaniki miały sprzeczne zeznania, prawdopodobnie spowodowane ogromną ilością alkoholu wypitego w dniu imprezy. Jedna z koleżanek powiedziała policji, że czekała na Kanikę na 9 piętrze, kiedy to dwie pozostałe koleżanki weszły do windy i zjechały do lobby. Druga koleżanka powiedziała, że Kanika przypomniała sobie o zostawieniu rzeczy na poziomie lobby i że wróciła windą na 9 piętro sama. Trzecia koleżanka twierdziła, że Jenkins zorientowała się już wychodząc z pokoju, że nie ma swoich rzeczy i od razu wróciła do pokoju 926. Nieważne jednak, jakie zeznania złożyły dziewczyny, ponieważ wszystkie okazały się nieprawdziwe. 36 godzin monitoringu ujawniły, że dziewczyny czekały na Kanikę na 9 piętrze, lecz nagle postanowiły zostawić 19-latkę samą, zjeżdżając do lobby. Przez mniej więcej 15 minut Kanika została sama na 9 piętrze, aż w końcu jej przyjaciółki wróciły na górę, aby pomóc w poszukiwaniach. Jednak nie zastały Kaniki w miejscu, w którym ją zostawiły. Nastolatki zaczęły rozglądać się po hotelu, próbując znaleźć koleżankę. Jednak ślad po 19-latce zaginął. Po mniej więcej 60 minutach dziewczyny, nie mogąc znaleźć swojej koleżanki, postanowiły zadzwonić do jej matki, aby dać jej znać, że nie mogą znaleźć jej córki. Telefon ten został wykonany chwilę po godzinie 4 rano, a dziewczyny miały nadzieję, że być może Kanika po prostu wyszła z hotelu innym wyjściem i udała się do domu.
Zaniepokojona matka zjawiła się w hotelu o godzinie 5 rano. Oczywiście kobieta próbowała podjąć próby znalezienia córki osobiście. Od początku matka Kaniki miała podejrzenia względem jej koleżanek. Kobieta zauważyła również, że dziewczyny ledwo trzymały się na nogach. Wywnioskowała wtedy, że piły alkohol i prawdopodobnie brały narkotyki. Kobieta ruszyła w stronę recepcji, prosząc o pomoc i domagając się przejrzenia kamer z monitoringu. Niestety recepcjonista odmówił, twierdząc, że nie może tego zrobić do momentu, aż policja stanowa nie wyda pisma świadczącego o możliwości zaginięcia. Wszystko dlatego, że hotele w Ameryce bardzo poważnie traktują prywatność swoich klientów, choć w tym przypadku to był ogromny błąd. Rodzina Kaniki wzięła sprawy w swoje ręce, przeszukując hotelowe korytarze i pukając do drzwi gości. Jednak obsługa hotelu wyprosiła całą rodzinę z hotelu, każąc czekać na zjawienie się policji. Matka 19-latki, wiedząc, że wyczerpała wszystkie możliwe opcje, postanowiła zadzwonić na policję dokładnie o 7:15. 911, what's the address of your emergency? Yes, I'm at the Crown Plaza at O'Hare Airport. And I was calling because my daughter came to this to a party here last night, a gathering with her friends. Now her friends, they say that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. Dyspozytor początkowo podszedł do zgłoszenia po macoszemu, twierdząc, żeby kobieta po prostu wróciła do domu i dała córce trochę czasu. Jeśli po kilku godzinach nie wróci, wtedy przyjmie zgłoszenie o zaginięciu. Ostatecznie o 12:50 Kanika Jenkins została oficjalnie zgłoszona jako zaginiona, a policja rozpoczęła wówczas śledztwo. Kilku funkcjonariuszy udało się do hotelu, aby sprawdzić nagrania z monitoringu. Nie udało im się jednak znaleźć jakiegokolwiek dowodu na to, że Kanika opuściła budynek, a to dlatego, że policjanci nakazali pokazać nagrania jedynie z wejścia i wyjścia do hotelu. O 20:30 policjanci zaczęli sprawdzać pozostałe nagrania z monitoringu i dopiero wtedy natrafili na ślad dziewczyny. Nagrania przedstawiały błąkającą się po hotelu 19-latkę. Dziewczyna wyraźnie wyglądała na pijaną. Ustalono, że około 3:30 Kanika wyszła z windy i znalazła się na pierwszym piętrze. Był to obszar dostępny tylko dla personelu i obsługi hotelowej. Jenkins kręciła się po kuchni, która, jak później zaznaczono w aktach, była w częściowej fazie remontu. Kuchnia miała zostać zamknięta, aby nikt nie miał do niej dostępu. Jednak ktoś zaniedbał swoje obowiązki, a kuchnia stanęła otworem przed pijaną i zagubioną 19-latką. Ostatnie nagrania, które ukazują Kanikę żywą, przedstawiają ją znikającą z kadru w miejscu, gdzie żadna z kamer nie była w stanie sięgnąć. Na nagraniu można zobaczyć również otwierające się drzwi do chłodni. Co dziwne, była ona nadal włączona, mimo tego, że w kuchni trwał remont i wszystkie akcesoria zostały z niej wyniesione i wyłączone. Co ciekawe, to fakt, że mimo iż policja wiedziała, gdzie po raz ostatni widziana była nastolatka żywa, to jednak nie oni odnaleźli jej ciało, a jeden z pracowników hotelu. Do odkrycia doszło 10 września, 25 minut po północy. Jak się okazało, Kanika zamarzła, a powodem jej śmierci było wyziębienie. Wychodziło na to, że Kanika w poszukiwaniu wyjścia z hotelu przypadkowo weszła do hotelowej chłodni. Dziewczyna była bardzo pijana i spekulowano, że najprawdopodobniej zasnęła, co przyspieszyło wychłodzenie organizmu. 10 września o 5:10 ciało dziewczyny przewieziono do zakładu medycyny sądowej. 6 października ukazał się raport z jej sekcji zwłok, który potwierdził spekulacje policji i wykazał, że 19-latka zmarła z wyziębienia, inaczej na skutek hipotermii. Na ciele nastolatki nie znaleziono obrażeń, siniaków czy czegokolwiek, co mogłoby wskazywać na to, że Kanika została zaatakowana. Gdy sprawa trafiła do mediów, bardzo szybko grupy internautów i teoretyków spiskowych zaczęły zalewać fora i media społecznościowe teoriami i przypuszczeniami. Pierwsze, co podniesiono, to pytanie, dlaczego w ogóle nastolatka weszła do chłodni. Przypuszczać możemy, że była w intensywnym stopniu upojenia alkoholowego i być może faktycznie pomyliła drzwi i weszła do chłodni. Ale nawet jeśli nie wiedziała, że to chłodnia, to dlaczego po zorientowaniu się, gdzie wylądowała, po prostu z tej chłodni nie wyszła? Zwrócono również uwagę na fakt, że monitoring nie działał cały czas i aktywował się jedynie przy wykryciu ruchu. Twierdzono, że 19-latka została celowo wepchnięta do chłodni, lecz tę teorię szybko obalono, ponieważ na nagraniu nie widać nikogo więcej niż samą Kanikę. Ponadto drzwi do chłodni zostały otwarte, więc ktoś, kto chciał zamknąć 19-latkę w chłodni na stałe, raczej by je zamknął.
Matka i siostry Kaniki, które od lat pracowały w gastronomii, twierdziły, że dla osoby pijanej byłoby praktycznie niemożliwym otworzyć tak masywne drzwi samodzielnie i że za całą sprawą musi stać ktoś z obsługi hotelowej, ktoś, kto ma dostęp do kamer. Jednak żadne ślady nie prowadziły do kogokolwiek z personelu. Kolejna teoria spiskowa została utworzona zaraz po opublikowaniu wyników sekcji zwłok. Otóż Kanika miała we krwi znaczną ilość alkoholu, co już wiemy, ale jej krew zawierała również sporą ilość substancji przeciwbólowych, jak się później okazało, substancji, które wchodzą w skład wszystkich przepisywanych na receptę leków na uśmierzenie bólu kręgosłupa, stawów czy kości. Obecność leków była o tyle dziwna, że Jenkins nie przyjmowała na stałe żadnych leków czy środków. Twierdzono zatem, że osoby trzecie miały udział w jej śmierci. Jednak jak w przypadku pozostałych teorii, nie miały one punktu odniesienia do nagrań z monitoringu. Policja, jak również prokurator stwierdzili, że mimo naprawdę wielu teorii, najprawdopodobniej żadna z nich nie miała miejsca. Prawda była dużo prostsza niż rodzina, przyjaciele czy społeczność chciała przyznać. Kanika przesadziła z alkoholem i z nieporadnością swoich przyjaciółek, które zostawiły 19-latkę samą. To jeszcze jeden przykład na to, że nigdy nie należy przesadzać z alkoholem i zdecydowanie należy zwracać uwagę na współtowarzyszy imprezy, aby w przyszłości nie znaleźć się na miejscu Kaniki Jenkins.